Cześć, witajcie detailingowy Dziadzia. Dzisiaj krótki test powłoki od H2O Nano Rims. Dlaczego krótki? Z tego względu, że Tigra poszła w świat, zmieniła właściciela, więc niestety test musiałem zakończyć. Co najgorsze, nie zdążyłem nagrać ostatniego filmu w marcu. Myłem ją w marcu na początku i nie sądziłem, że ona się tak szybko sprzeda. No ale cóż, co do samej powłoki, test chyba dwumiesięczny. Trzy, w marcu, bo tu będzie ostatni filmik, będzie z 15 bodajże chyba lutego, a ja jeszcze w marcu ją myłem i kropling był na tym samym poziomie. Co lepsze, co mnie się bardziej podoba przy tej powłoce, że strona, czyli prawa strona auta, tam gdzie aplikowałem, za to mizera i tylko wypłukiwałem wodą, kurczę, ona na rancie lepiej się trzyma niż z tej strony, gdzie aplikowałem na mikrofibrze. Także pod tym względem powłoka naprawdę jest dla mnie bajeczna. Zresztą, co do samej aplikacji, klasycznie z mojej strony, prawy górny róg, zapraszam Cię do obejrzenia z aplikacji filmu. W tym momencie zapraszam Cię też na obejrzenie krótkiego filmu z testu tej powłoki. Zobacz, jak ona się przez te w sumie dwa miesiące zachowywała, ale ten trzeci miesiąc dodatkowy, który nie nagrałem, jest bardzo podobnie. Także i nie będę tutaj strzelał, ile ona by jeszcze posiedziała, bo nie mam pojęcia. Ale na froncie felg zachowywała się bardzo ładnie po trzech miesiącach, więc myślę, że do pół roku powinna śmiało chyba wytrzymać. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!